Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i moją rozmowę prowadzę dzisiaj z Łukaszem Popiołkiem. Łukasz jest pastorem kościoła w Krakowie. Kościół nazywa się Kościół Bożego Królestwa. I Łukasz jest również znanym polskim duszpasterzem, który pomaga ludziom, pomaga chrześcijanom, jak i również spotyka się z ludźmi, którzy nie spotkali się jeszcze osobiście z Jezusem Chrystusem. Spotyka się z nimi w celach rozmów duszpasterskich i tematem naszej rozmowy dzisiaj będzie temat tego, że w tej obecnej sytuacji związanej z COVID-em, z pandemią, jest naokoło bardzo dużo lęku i bardzo dużo braku pewności. Łukasz przeprowadza wiele rozmów duszpasterskich i chciałam z nim porozmawiać na temat tego, co dzieje się teraz naokoło w szeroko pojętym społeczeństwie w związku z tą pandemią. Jak ludzie reagują, jakie mają uczucia, jak przechodzą przez te momenty izolacji i odosobnienia. Łukasz, powiedz mi troszeczkę o tym, co to znaczy, że jesteś duszpasterzem i że spotykasz się z ludźmi. Witam wszystkich. Duszpasterstwo jest takim dość szerokim zagadnieniem, natomiast w takim bardzo ogólnym sensie moim zadaniem jest robić to, co mówił apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście do Koryntian 11:1. On tam mówi takie bardzo mocne stwierdzenie do kościoła w Koryncie, czyli do ludzi wierzących w Koryncie. On mówi tak: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli moim zadaniem jest żyć z Chrystusem, że ja tak czy inaczej chcę żyć z Chrystusem. Od 11 lat, od kiedy oddałem mu swoje życie, on bardzo przemienia moje życie. Wiele rzeczy, które było u mnie, które było fatalne, w takim sensie moja sytuacja finansowa, poziom moich lęków, niskiego poczucia wartości i tym podobnych problemów, to po moim nawróceniu zaczęło się zmieniać, czyli zacząłem upodabniać się do Chrystusa, zacząłem też modlić się skutecznie i o siebie, i o innych ludzi. I teraz to, co robię, to uczę ludzi tego, w jaki sposób oni mogą być naśladowcami Chrystusa. Pokazuję im na przykład, w jaki sposób problem, z którym się borykają, w jaki sposób mogą rozwiązać, jaka jest Boża perspektywa, jaka jest odpowiedź Ewangelii Jezusa Chrystusa na ich konkretny problem. Wow. Łukasz, to brzmi bardzo zachęcająco, że można jakby nie przeżywać tych lęków, odrzuceń, tak, poniżeń i tego wszystkiego, prawda? Tak, można tego nie przeżywać, można być ponad to, zgadza się. A powiedz mi, ty wspomniałeś, że ty kiedyś byłeś taką lękową osobą, tak? Mhm, dokładnie. I jak ty z tego wyszedłeś? Jak z tego wyszedłeś? Jakby lęk jest takim naturalnym odruchem człowieka. Jeżeli widzimy realne zagrożenie, to nasza dusza jest tak skonstruowana, że podnosi się lęk. Lęk czy strach, to zależy się od tego, jak sobie to zdefiniujemy. I teraz może być lęk racjonalny, czyli faktycznie coś nam zagraża. Zagraża naszym finansom, zagraża naszemu zdrowiu na przykład, zagraża naszemu życiu, że coś albo ktoś zagraża na przykład naszej rodzinie. I to mogą być bardzo realne rzeczy. I takie coś powoduje reakcje lękowe. Natomiast reakcja lękowa może być też spowodowana czymś nierealnym. Że na przykład człowiek ma jakąś paranoję w głowie, że człowiek coś usłyszał, coś, co realnie mu nie zagraża, ale jednak w jego duszy pojawia się przeświadczenie, że jednak to zagrożenie jest i ten człowiek też może odczuwać lęk. I teraz coś, co ja doświadczam w moim życiu, to jest taka rzecz, że ten lęk, nawet ten realny lęk, on może zniknąć, ale tylko i wyłącznie w takim wypadku, w którym widzimy,
że jest ratunek na zagrożenie, które gdzieś tam pojawia się na horyzoncie. Może podam taki przykład. Załóżmy, że są dwie osoby, które pracują w tej samej firmie, na takim samym stanowisku, zarabiają te same pieniądze. I obydwaj zostają zwolnieni. Tylko różnica jest taka, że jeden człowiek ma rodzinę na utrzymaniu, jest jedynym żywicielem rodziny, ma jeszcze w dodatku kredyt hipoteczny i nie ma żadnych oszczędności. Więc taki człowiek, jeżeli dostaje wypowiedzenie, to taki człowiek w większości przypadków po prostu zaczyna się bać. Bardzo często jest tak, że wtedy pojawiają się myśli, to co teraz mogę z tym zrobić, czy znajdę pracę, czy nie, może będzie z tym problem, zwłaszcza w obecnych czasach, może się podnieść lęk. Natomiast ta druga osoba różni się od tej pierwszej tym, że ma bardzo dużo oszczędności. I taka osoba już niekoniecznie musi się tak bać. Ona może odczuwać lęk, ale ona ma w głowie coś takiego, okej, okay, jest jakaś sytuacja teraz trudna dla mnie, ale nie muszę się bać, ponieważ mam rezerwy finansowe. Mam coś, co może być dla mnie rozwiązaniem, nawet gdybym w długim okresie czasu nie mógł znaleźć pracy. Więc okej, okay, jest zagrożenie, ale z drugiej strony mam jakieś rozwiązanie, mam coś, co mnie ochroni. I w takim przypadku można nie odczuwać lęku. Jeżeli mamy coś, albo tak naprawdę kogoś, kto będzie dla nas ochroną. A więc dla mnie taką ochroną jest sam Bóg. Jest Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który nawet jeżeli w moim życiu występuje jakieś realne zagrożenie, to ja wiem, że On jest dla mnie odpowiedzią. Ja wiem, że On jest dla mnie ratunkiem. Kiedy na przykład w moim ciele pojawiają się symptomy jakiejś choroby, wcześniej lękowo do tego podchodziłem. Teraz nie boję się choroby, dlatego że wiem, że Chrystus jest dla mnie lekarzem. Mogę uwierzyć w to i zostać, mogę uwierzyć w to, że On mnie uzdrowi i On mnie uzdrawia. A więc nawet jeśli jest zagrożenie, to wiem, że mam ochronę, mam coś, co sprawi, że to zagrożenie zniknie. I tym kimś właściwie jest właśnie Chrystus. I to też w mojej pracy duszpasterskiej staram się pokazać ludziom i nauczyć ich, w jaki sposób oni mogą żyć z Bogiem, w jaki sposób mogą pojednać się z Bogiem, poznawać Go, w jaki sposób ich wiara może wzrosnąć, ponieważ jeśli ich wiara rośnie, to wtedy poziom lęku też będzie mniejszy, taka osoba się będzie mniej bać. I bardzo dobrze to zilustrował Jezus, kiedy jest opis w Ewangeliach, jak Jezus był razem z uczniami na łodzi i był sztorm. Więc Jezus, kiedy uciszył sztorm, powiedział do swoich uczniów taką rzecz. Czemu się boicie, ludzie małej wiary? A więc on pokazał, że są dwa bieguny. Na jednym biegunie jest lęk, a na drugim jest wiara. Czyli im ktoś bardziej wierzy, tym mniej się będzie bał. Łukasz, powiedziałeś dwie w ogóle bardzo fascynujące rzeczy. Pierwsza to o tym, że lęk może być nierealny i ja zaraz do tego wrócę. I druga, przedstawiłeś obraz Boga, również no po prostu to bomba atomowa, co mówisz, że Bóg to nie jest jakaś istota gdzieś tam w niebie zajęta ważnymi sprawami, prawda? Bo jakby tak. Najczęściej to jest taki obraz Boga. Ale wrócę najpierw do tej pierwszej kwestii, tego lęku. Chcę o tym porozmawiać, bo rzeczywiście to, co mówisz, jest bardzo interesujące, dlatego że ja sama to poczułam, kiedy zaczęłam czytać, wiesz, tu pada 1000, tu 10 000 z lewej, z prawej, umiera tyle ludzi, wiesz, gdzie nie otworzyłam, czy internet, czy telewizję, czy wiadomości, to były tylko informacje na temat tego, ilu ludzi nagle umiera gdzieś. No i słuchajcie, no przecież tak. Kurczę, śmierć, lęk przed śmiercią, to jest ten największy lęk człowieka, prawda? Tak, zgadza się. Więc mamy tutaj nakręconą koniunkturę tego, że ludzie bardzo boją się tego czegoś, co w sumie trudno to określić. No śmierć, ta śmierć może być w ogóle w supermarkecie, tak, że ktoś na nas za blisko stanie i nagle nas zarazi czymś, albo ktoś na nas kichnie i wiesz...
Ja pamiętam, kiedy na początku pandemii stałam w supermarkecie i podeszłam troszeczkę za blisko do kogoś, kto był przede mną w kolejce. No i ta osoba w ogóle zaczęła na mnie wrzeszczeć z takim właśnie lękiem, z agresją, że w ogóle dlaczego ja tak blisko stoję, proszę się odsunąć. I w ogóle, wiesz, ja tak popatrzyłam tą osobę, ponieważ ja nie miałam akurat na ten moment takiego lęku. Więc zobaczyłam po prostu ten straszny strach przed tym, że w sumie ci ludzie nic nie mają, nie mają żadnej innej kotwicy, prawda? To pierwsza rzecz, że jest lęk. Ten lęk jest taki iluzyjny, bo nam ktoś powiedział, że wszyscy umierają naokoło, że jest straszna rzecz, Tak, że i bardzo wór mocno ci leży podsycane. na ulicy, tak. To powiedz mi o tym irracjonalnym lęku najpierw w związku z tą pandemią. Jak ty to widzisz? Jak ty to określasz w ogóle? Czy ty się spotykasz w swojej pracy, że widzisz dużo tego lęku w związku z tą pandemią? Jak ty to byś określił na ten czas? Widzę w ogóle wszędzie, gdzie się nie ruszę, że ten lęk występuje. Okej. I ten lęk jest bardzo mocno podsycany przez media. I jednak jest coś takiego, że człowiek tym, czym się karmi, to przesiąka tym czymś. Czyli jeżeli człowiek się karmi jakimiś informacjami, to on przesiąka tymi informacjami. I teraz człowiek, który siedzi przed telewizorem, czyta media, a media widać, że bardzo mocno podsycają ten lęk, to nie trudno się oprzeć wrażeniu, że jest to wręcz robione specjalnie, żeby realnie powodować, podsycać w ludziach ten lęk, ale widzę to wszędzie. Widzę to w sklepie, widzę po prostu na ulicach, ludzie tak naprawdę dystansują się od siebie. Widzę na przykład też, a raczej słyszę takie historie, w których rodzina przestaje się odwiedzać, dlatego że się boją, że się zarażą. Dziadkowie na przykład nie przyjeżdżają do swoich wnuków, bo panuje przeświadczenie, że dzieci, które chodzą do szkoły albo na przykład do przedszkola, tam mogą się zarazić COVID-em, więc lepiej siedzieć w domu. Dobra, z wnuczkiem sobie porozmawiam przez telefon, wystarczy mu. Więc to niestety, ten lęk jest wszędzie, ale niestety ten lęk będzie powodował, jakby to będzie miało swoje konsekwencje. Coraz więcej ludzi w depresji, jestem przeświadczony o tym, że tak naprawdę będzie plaga, albo raczej może nawet epidemia ludzi chorych na depresję, ludzi znerwicowanych. Dzisiaj nawet napisała do mnie kobieta, która prawdopodobnie gdzieś znalazła moje namiary w internecie. Powiedziała, że potrzebuje pomocy i modlitwy, ponieważ nie radzi sobie właśnie ze stresem, z nerwicą i z agresją. Więc takich Okej. ludzi na pewno będzie dużo więcej. Na pewno będzie problem z więziami. Ludzie się dystansują od siebie. I to jednak, nawet jeśli to jest taki dystans, w sensie odległość od człowieka, albo to, że się zakrywa, że ludzie sobie zakrywają twarz maskami, ale jednak w psychice człowieka rodzi się dystans do drugiej osoby. No rozumiem. I jakie to ma konsekwencje? Skąd wiesz, czy skąd masz dochodzisz do takiej konkluzji, że dlatego, że ktoś sobie nosi maseczkę, no to konsekwencje będą możliwe takie, że właśnie będzie większy dystans, no i że będzie depresja w związku z tym. Znaczy ja myślę, że maseczka jest tylko jednym z. Bo tak, ktoś, kto faktycznie nosi maseczkę, dlatego że się boi choroby, to tak naprawdę ta maseczka na twarzy tylko pokazuje, że w środku ten człowiek się realnie boi. No bo wiele osób też nosi maseczkę, dlatego żeby mandatu nie dostać, umówmy się. Tak. Natomiast są ludzie, którzy realnie boją się tego COVID-a, uwierzyli w to, że to jest tak bardzo groźne. I teraz jakby sama maseczka faktycznie jakby ona nic nie zmienia, aczkolwiek na przykład słyszałem coś takiego, że przez to, że ludzie noszą maseczki, jednak emocje, bardzo dużo emocji wyrażamy na twarzy. Okej. I teraz jeżeli sobie zasłonimy twarz maseczką i przez długi okres czasu rozmawiamy w ten sposób z ludźmi, to faktycznie nie jesteśmy w stanie wyrazić siebie, nie jesteśmy w stanie wyrazić siebie tak, jakbyśmy mogli, ale i też nie jesteśmy w stanie odczytać drugiej osoby, ponieważ po twarzy bardzo, bardzo dużo widać. Czasem jakiś grymas na twarzy potrafi więcej powiedzieć niż te słowa, które wychodzą z ust.
Tak, rozumiem. Więc myślę, że coś, co jest. No mów. Myślę, że coś, co jest największym problemem, to jest jednak ten lęk, który później będzie skutkował innymi problemami, takimi właśnie jak depresja, zerwane więzi. Też człowiek, który się boi, łatwiej jest na przykład taką osobą sterować. Łatwiej jest zaszantażować taką osobę. Taka osoba łatwiej się godzi na pewne ograniczenia. I to widzimy, że ludzie są w stanie zrezygnować z wielu udogodnień, ludzie są w stanie zrezygnować ze standardu życia, jaki do tej pory mieli, tylko po to, żeby się poczuć bezpiecznie. Tak naprawdę ludzie są w stanie, i coś, co mnie przeraża osobiście, to to, że ludzie rezygnują ze swojej wolności tylko po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Okej, Łukasz, ty powiedziałeś o tym, że twoim lekarstwem był Jezus. Więc ja mam Tak. takie ogólne pytanie, bo ja niekoniecznie to widzę. Czy ty widzisz jakąś różnicę między pułapami lęku wśród ogólnopojętego, wśród chrześcijan? Ja mówię ogólnie ludzi, którzy się kwalifikują, czy pod taką nazwą chrześcijanie, to mogą być katolicy, protestanci, nie wiem, różne inne ugrupowania religijne. Czy widzisz różnicę między całą tą grupą, którą możemy nazwać chrześcijaninami, a ludźmi, którzy nie identyfikują się z żadną religią, czyli tacy bezreligijni ludzie? Niestety ta różnica, jeśli już jest, jest bardzo niewielka. I jeśli już, znaczy tak, widzę różnicę u takich ludzi, którzy, no bo tak, z chrześcijaństwem jest tak, że jest bardzo duży rozstrzał. Tego, w jaki sposób ludzie, którzy podają się za chrześcijanę, realnie praktykują to swoje chrześcijaństwo i Okej. swoją wiarę. I teraz masa ludzi, którzy twierdzą, że są ludźmi wierzącymi, tak naprawdę są tylko z nazwy osobami wierzącymi. Jeżeli ktoś nie ma realnego doświadczenia życia z Bogiem, jeśli ktoś nie narodził się na nowo, tak jak Jezus mówił, że jeśli się nie narodzicie na nowo, nie ujrzycie Królestwa Bożego, Okej. to tak naprawdę taki człowiek, czy osoba, która mówi o sobie, że jest osobą wierzącą, ale tak naprawdę ten Bóg dla niego jest jakimś takim Bogiem zewnętrznym, tak jak powiedziałeś na początku, który gdzieś tam w niebie sobie jest, siedzi na tronie i patrzy sobie na to, co się dzieje na ziemi, to jeśli ktoś ma taką koncepcję Boga, to ta koncepcja nie zmienia w jego życiu praktycznie nic. Tak, wiesz co, Dopiero chciałam się na człowiek. tym. Wiesz co, chciałam się tutaj na chwilkę zatrzymać, Łukasz, wiesz, bo jest to temat, który bardzo mnie fascynuje, cały ten temat obrazu Boga, bo właśnie jest coś takiego, że wiesz, że w religii ogólnoprzyjętej tej chrześcijańskiej religii jest taki obraz Boga, że to jest suwerenny Bóg, on wszystko decyduje, on Tak. tutaj jest jakimś takim sędzią, tak? I ten sędzia tutaj lustruje wszystko i tutaj w jakiś sposób odpowiada, albo jest tak niedostępny, że potrzeba setek różnych pośredników, żeby tam do niego się jakoś dostać przez jakąś modlitwę, przez jakieś starania. A ty mówisz mi tutaj o czymś zupełnie innym, o tym, że to twoja relacja z Bogiem jest tak ci bliska i tak realna, i że ty w ogóle nie masz lęku na przykład, tak? Tak, Jak to działa? dokładnie. Jak to Może działa? tak w dużym skrócie, działa to w taki sposób, że dla mnie Bóg nie jest osobą, nie jest jakąś ideą. To jakby dla mnie Bóg nie jest osobą, w którą muszę, tak może powiedzieć, w ciemno uwierzyć, że Bóg jest i że On jest jakiś tam konkretny, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam realne doświadczenia życia z Bogiem i te doświadczenia sprawiają, że się czuję bezpiecznie. Ponieważ Okej. jeżeli ja na przykład czytam Boże Słowo, czytam Biblię i widzę, w jaki sposób funkcjonował Chrystus, czego On nauczał swoich uczniów, widzę później, jak ci uczniowie funkcjonowali, jakie rzeczy robili, jakich rzeczy nie robili, czego nauczali później inni, na przykład w listach apostolskich jest bardzo dużo o tym informacji. I jeżeli ja widzę, że to się pokrywa z moim życiem,
I widzę na przykład, że pewne zniewolenia, z którymi sobie nie umiałem wcześniej poradzić, kiedy zaczynam ufać Chrystusowi, który zamieszkał we mnie, te rzeczy odchodzą. Jeżeli widzę na przykład, że modlę się o ludzi i widzę, że wiele z tych osób jest uzdrawianych w ponadnaturalny sposób, widzę na przykład uzdrowienia realnie w moim życiu, no to dla mnie to już nie jest jakaś ideologia, ten Bóg to nie jest dla mnie jakaś doktryna, którą muszę przyjąć w ciemno, że jest tak, a nie inaczej. Dla mnie to jest po prostu bycie z osobowym Bogiem, który nie dość, że istnieje, to jeszcze jest bardzo głęboko zainteresowany moim życiem i chce być częścią mojego życia. A czy to nie jest tak, że to ty jakby nagle masz jakiś inny obraz Boga niż ten, który w ogóle ma większość tutaj społeczeństwa na zewnątrz, że ludzie są tacy, wiesz, oddaleni tutaj od Boga, ponieważ Bóg jest taki święty, że nie można do Niego przyjść tak łatwo, tak? A ty tutaj pokazujesz jakiś inny obraz Boga. Opowiedz mi o tym obrazie Boga. Tak, tak naprawdę to jest jakby trochę obraz, obraz prawdziwego chrześcijaństwa, który jest od początku, to bardziej, ja bym tego nie nazwał, że to jest nowy obraz Boga, tylko to jest ten stary, pierwotny obraz Boga, który był od początku, dlatego że Bóg się nie zmienił, Chrystus się nie zmienił. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 13 rozdziale, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i ten sam na wieki. I On się nie zmienia. To ludzie poprzez swoje tradycje, doktryny, poprzez to, że chrześcijaństwo przez te 2000 lat zostało wymieszane z różnymi pogańskimi religiami, zostało wymieszane ze stricte ludzkimi nauczaniami, które bardzo często stoją w sprzeczności wobec tego, co nauczał, czego nauczał Jezus, czego później nauczali apostołowie. I to właśnie przez te rzeczy obraz Boga i obraz chrześcijaństwa jest teraz bardzo mocno wykrzywiony. Tak naprawdę jest nieprawdziwy. To potrzebujemy sobie w ogóle uświadomić, że w dzisiejszych czasach w większości denominacji chrześcijańskich ten obraz Boga jest tak bardzo mocno wykrzywiony, że ciężko nazwać, że to w ogóle mówimy o tej samej osobie. Niestety. Okej, bo właśnie ja słyszałam wiele razy właśnie takie zdanie, że Bóg, okej, to jest sprawa duchowa, ale ja tutaj, człowiek na ziemi, muszę sobie jakoś radzić, prawda? Więc tak. Mamy takie rozdzielenie, że Bóg właśnie gdzieś tam jest daleko, a tu trzeba do lekarza iść na antydepresanty czy jakieś tam uspokajające leki, prawda, żeby sobie poradzić. Więc co ty byś powiedział do naszych widzów, do ludzi, którzy nas oglądają, na temat tego, jak teraz, jak sięgnąć po to, co ty mówisz, po tego Boga, jak po to sięgnąć i jak go zaaplikować do tego problemu lęku? Okej. Więc jeśli chodzi o zaaplikowanie do lęku, to nie da się tego tak zrobić punktowo, dlatego że Jezus albo dla człowieka Jezus będzie numer jeden i człowiek odda mu całe swoje życie, czyli podejmie decyzję, że chce całe swoje życie podporządkować Chrystusowi, chce go poznać, chce się upodobnić do niego, albo nie będzie tego Boga w ogóle. To jest takie zero-jedynkowe. I teraz człowiek, który chce tylko troszkę sobie wziąć od Boga, tak naprawdę nic nie będzie miał. Że albo weźmie Boga w całości, tak w dużym uproszczeniu mówiąc, albo nie, po prostu. Jezus na przykład mówi coś takiego, że nie można służyć Bogu i mamonie, że jeśli jedno będziesz kochał, to drugie będziesz nienawidził. A więc człowiek potrzebuje podjąć decyzję, że chce pokochać Boga, chce uczynić Jezusa Chrystusa, Jego słowo, Jego naukę, Jego nauczania jako numer jeden w swoim życiu i dopiero wtedy taka osoba wchodzi na drogę życia z Bogiem. Jezus o sobie mówił, że jest bramą i przez bramę można tylko przejść, tak? Ale Jezus też o sobie mówił, że jest drogą i droga to jest już coś, co trwa długi okres czasu, więc decyzja o tym, żeby uwierzyć w Chrystusa, polegać na Nim, chcieć Go poznać,
jest bramą. To jest takie wejście na życie, do takiego nowego życia, życia z Bogiem. I teraz, jeżeli już ktoś wejdzie na taką drogę, to taka osoba z biegiem czasu, poznając Słowo Boże, w ogóle modląc się, ucząc się słuchać Bożego głosu, taka osoba z czasem coraz bardziej będzie w stanie poznawać Boga. To jest bardzo, to jest podobne do życia z drugim człowiekiem. Na przykład dla mnie, ja jestem ponad 6 lat w związku małżeńskim, więc moja żona jeszcze jakieś powiedzmy 9 lat temu, 9 lat temu nie miałem pojęcia o jej istnieniu, ale kiedy spotkaliśmy się, zaczęliśmy się z jakąś częstotliwością spotykać, to im więcej czasu spędzaliśmy ze sobą, tym bardziej się poznawaliśmy. I to trwa. I podobnie jest w życiu z Bogiem. Im bardziej człowiek pragnie Chrystusa, im więcej czasu poświęca na to, aby Go poznać, im bardziej pragnie upodobnić się do Niego, tym lepiej Go będzie znał. I tak naprawdę im głębsze poznanie Boga, tym powiedzmy takim skutkiem ubocznym będzie to, że człowiek będzie się mniej bał. No bo jeżeli ja wiem, że Bóg żyje ze mną, że On jest wielki, potężny, że On jest dla mnie uzdrowicielem, że On jest dla mnie zaopatrzycielem, że On nigdy ze mnie nie zrezygnuje, nigdy się ode mnie nie odwróci, no to im bardziej człowiek jest ugruntowany w takim przeświadczeniu, tym trudno się jest bać, po prostu. Trudno się bać, znając takiego Boga. No dobrze, ale to możesz na przykład... Wiesz, ja na przykład słyszałam takie odpowiedzi, że ktoś mówi, dobrze, no to ja chodzę do kościoła, chodzę na mszę, wiesz, modlę się na różańcu, albo czytam Biblię, chodzę do zboru, no ale, wiesz, wychodzę na ulicę i dalej czuję ten lęk. Więc, no więc mam takie pytanie, no przecież jest wielu ludzi, którzy mówią, że wierzą, że coś robią, chodzą do kościoła, tak? Robią te wszystkie wymogi, które należy robić, żeby do tego Boga się zbliżyć. I dalej mają lęki. I co ty, tato? No cóż, jeżeli ktoś praktykuje coś, co nie działa, to ja bym po prostu radził przestać to praktykować i znaleźć sposób, który działa. To jest taka jakby bardzo, bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli ktoś twierdzi, że wierzy, no to można byłoby, w ogóle trzeba sobie zdefiniować, czym jest wiara, bo ludzie, na przykład wiara dla człowieka, który jest rzymskim katolikiem, jest zupełnie jakby inną koncepcją, według doktryn Kościoła rzymskokatolickiego, wiara jest dla niego inną koncepcją niż wiara, która jest przedstawiana w Biblii. Okay. Więc to, że człowiek mówi, że wierzy, to nie oznacza, że ta wiara jest właściwą wiarą. I na przykład apostoł Jakub o tym mówi w swoim liście. Wierzysz? Wierzysz, że jest Bóg? Dobrze, to demony też wierzą. Więc na przykład wiara w to, że Bóg istnieje, to jakby to nic nie znaczy. A wiele osób się zatrzymuje w ogóle na tym poziomie. Twierdzi, że wierzy, że Bóg istnieje. No, diabeł też wierzy, że Bóg istnieje i jednocześnie nienawidzi Boga i nie chce mieć z Nim nic wspólnego. I na przykład apostoł Jakub dalej mówi, jeżeli wierzysz, to pokaż mi uczynki wiary. Czyli prawdziwa wiara przekłada się na praktyczne życie człowieka. Jeżeli nie, jeżeli jest, jakby żyjemy w społeczeństwie takim, w którym człowiek chodzi do kościoła, twierdzi, że wierzy w Boga, a jednocześnie jego życie praktycznie niczym się nie różni od życia ateisty, powiedzmy, albo agnostyka. Więc albo coś z tym Bogiem jest nie tak, albo z wiarą tego człowieka coś jest nie tak. No tak, ja kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że w sumie większość ludzi jest tak samo wierzy na przykład w Buddę, jak i w Jezusa. Czyli na takiej zasadzie, że wierzą w jakąś tam informację, no, że ktoś taki istniał i że jest jakaś tam formuła religijna, która stoi za tym zjawiskiem, prawda? Za Buddą stoi jakaś formuła tak, religijna dokładnie. I za Jezusem również. I to jest ta głębia tego czegoś, co nazywamy wiarą, prawda? Że ktoś zaobserwował to zjawisko, no i mówi, że wierzy, że takie zjawisko istnieje, tak? Że był Jezus, tak? Że był Budda, był Jezus, to w sumie na to samo jakby wychodzi. Dobrze, Łukasz, a co byś powiedział już tak na sam koniec do ludzi, którzy nas oglądają, którzy
zainteresowani są tym, co mówisz, zainteresowani są tym, że przedstawiłeś troszeczkę inną perspektywę, jak spojrzeć na temat lęku, jak spojrzeć na temat Boga i jak spojrzeć na temat wiary i tej drogi, i tych drzwi, o których wspomniała, o których wspomniałeś, że Jezus to są te drzwi i ta droga. Więc chciałabym, żebyś teraz powiedział coś tak na sam koniec do tych ludzi, którzy chcieliby troszeczkę więcej usłyszeć na ten temat, o tym Jezusie. Więc taką najważniejszą rzeczą, którą, do której chciałbym zachęcić każdą osobę, która tego słucha, to chciałbym zachęcić do tego, żebyś zapragnął poznania żywego, prawdziwego Boga. Abyś zapragnął poznania Boga, ale też zapragnął żyć z tym Bogiem, być Mu posłusznym, nawet jeżeli to będzie sprzeczne z światopoglądem, jaki masz w chwili obecnej, nawet jeśli to będzie sprzeczne z religią, jaką wyznajesz w chwili obecnej. To jest coś, od czego tak naprawdę człowiek może zacząć. Jezus powiedział, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Człowiek potrzebuje zapragnąć Boga. Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, umarł za twoje grzechy, umarł za twoje choroby, za twoje zniewolenia, On to wszystko zrobił po to, abyś ty mógł z tego korzystać. I teraz to do ciebie należy decyzja, czy weźmiesz ten dar, czy skorzystasz z tego daru, czy go odrzucisz. I to jest zero-jedynkowe. Albo chcesz Chrystusa i to, co On ma dla ciebie, albo tego nie chcesz. I teraz jeżeli zapragniesz tego, to zachęcam cię do tego, żebyś na przykład skontaktował się ze mną. Możesz się skontaktować z Basią, możesz przesłuchać nauczania moje na YouTubie związane na przykład ze zbawieniem, podstawy duchowego wzrostu. Tam bardziej dokładnie mówię o tym, w jaki sposób, na czym w ogóle polega wiara, w jaki sposób nasze życie chrześcijańskie może wyglądać. Więc do tego cię zachęcam. Zapragnij Boga, nawet jeśli cię to będzie kosztowało zmianę twojego życia, zmianę twojego światopoglądu, a zapewniam cię, że będzie cię to kosztowało zmianę twojego światopoglądu, ale jest to niezbędne. Nie da się połączyć. Problem wielu ludzi jest taki, że chcą sobie dołożyć Boga do swojego życia, chcą żyć po swojemu, chcą żyć dalej tak, jak żyją, ale jednak, żeby ten Bóg był dla nich takim dodatkiem, taką pomocą. Natomiast to nigdy nie zadziała. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli w swoim sercu uznasz Jezusa za swojego Pana, czyli za kogoś, kto będzie dla ciebie numer jeden, to wtedy będziesz zbawiony. I do tego cię zachęcam. Uznaj Jezusa jako swojego Pana. I podejmij decyzję, że jesteś w stanie zrezygnować ze wszystkiego w twoim życiu, aby pozyskać Chrystusa, aby Go poznać i żyć razem z Nim. I gwarantuję ci, że Jezus odpowie na to, że człowiek, który podejmie taką decyzję i będzie konsekwentny w tej decyzji, będzie poznawał Boga. I te rzeczy, o których można czytać w Biblii, te rzeczy będą dostępne dzisiaj dla ciebie, w XXI wieku, w czasie pandemii. I tak będzie już zawsze. Po prostu to jest nowe przymierze, które Jezus zawarł z ludzkością. I to, co można wyczytać na kartach Nowego Testamentu, jest to wszystko dostępne dla nas. Wow, super, Łukasz, fantastyczna rozmowa i fantastyczne przesłanie. Słuchajcie, przyjaciele, jeżeli to, co Łukasz powiedział, zainspirowało ciebie, to nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort, jakikolwiek lęk, jeżeli chciałbyś poznać osobiście Jezusa Chrystusa, jeżeli chciałbyś mieć taką głęboką relację z Jezusem, o której my tutaj mówimy, to nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Ja tutaj teraz podaję nasze dane kontaktowe, więc jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek rozmowy, wsparcia, duszpasterstwa, czy chcesz wejść na tą drogę, to skontaktuj się z nami. Dokładnie tak, zachęcam do tego samego. Super. Dziękuję bardzo, Łukasz. Okej, dziękuję ci, dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Do widzenia.